z drużyny Nergala do tytułu The Voice of Poland, Damian Ukedze w piosence polskiej zespołu Human. I tak idę tu znów tą ulicą co dnia i widzę, kiedy idziesz i poruszasz się tak, a ciało twe tak krótkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Tak, a ciało twe tak krótkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Dobrze, że trenerzy siedzą trochę dalej od źródła ognia. Kaja, proszę bardzo, proszę o twoją opinię. Oj, bardzo się cieszę, że mogę być pierwsza w tym programie dzisiaj. To cudowne. Chcę wam powiedzieć, że Damian, jak sami słyszeliście, zaśpiewał Dobrze wiem i ja, dobrze wiesz i ja to wiem, że kochasz, kochasz, ale boisz się. Dzisiaj się spotkaliśmy, jak weszłam tutaj do studia i ty powiedziałeś mi, Damian, że ty się strasznie boisz. W ogóle tego nie było słuchać. Przepraszam, Państwo, powiedziałem jeszcze 100 lat. A, no, ale to też 56. O, dziękuję bardzo. Tak, to dzisiaj, ja dzisiaj, słuchajcie, mam bardzo emocjonalny dzień, bo mam dzisiaj urodziny. Dziękuję ci za to życzenie. Ej, brawo! 56. Po pierwsze. Proszę o bardzo szybkie, uwaga! Nie mamy czasu! Nie, nie mamy, nie, nie! Za późno! 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Dziękuję bardzo, kochani. Mogę... Bardzo jesteście kochani, dziękuję. Dajcie teraz szansę Kaji, bardzo proszę, usiądźcie, dajcie szansę jestem Kasi. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę pierwsza powiedzieć w tym programie i że mogę mówić na temat Damiana. Jestem bardzo szczęśliwa, że spędzam moje urodziny z wami i z wami, drodzy telewidzowie. Naprawdę to są wspaniałe chwile dla mnie. A! To był najpiękniejszy prezent, jaki mógł mi Nergal zrobić, ponieważ ja ze zespołem Human śpiewałam. Ja się czuję bardzo emocjonalnie związana z każdą piosenką, która wyszła spod rąk Kostka Jurelisa i naprawdę bardzo dziękuję i czuję się zaszczycona, że mogę naprawdę oceniać ciebie właśnie w tej piosence. Byłam przekonana, że zaśpiewasz się coś zupełnie innego, bo rozmawialiśmy dzisiaj o tym. Ty się bałeś, w ogóle tego nie było słuchać. Uważam, że jesteś niesamowicie muzykalny. Natomiast ja nie wiem... A, tak jest, tak jest. Masz ten power, o którym Zbyszek Hołdys mówił, masz go. Także tutaj, moim zdaniem te ognie wcale ci tutaj nie były potrzebne. Ty masz ten ogień w sobie. Dziękujemy ci za to. Essie Johnson. Ja, dziękuję. Adam, teraz twoja opinia, proszę. Damian, wyobraź sobie, że masz audiotele. I teraz uwaga, co to jest? Jak facet ma tego bardzo dużo, to są problemy. Podpowiem ci, że moja koleżanka napisała nawet o tym piosenkę. Słucham. No, śmiało, powiedzcie, co to jest?
testosteron. Państwo powiedzieli, że testosteron. Nie. No. Nie. No słuchaj, niestety tak. Więc ja uważam, że to jest produkt deficytowy w tym programie. Jest bardzo mało w tego testosteronu. W tym kraju również. W tym kraju. Przede wszystkim w tym kraju. W programie nie. Wiesz co? Ty tego testosteronu masz tyle, że możesz obdzielić nie tylko ten program i nie tylko innych uczestników, jeżeli im brakuje, ale dokładnie cały kraj, całą Polskę i to jest piękne, ci się wylewało oczami. Ja, ty wiesz, o czym ja mówię w tym po prostu, no wszędzie po prostu. I to jest niesamowite. I wiesz co? No po prostu, kurde, rządzisz, kurde. I teraz jeszcze jedno pytanie. Masz dziewczynę? No masz. No mam! No to będą problemy, no i tyle. Dobrze. Dobrze, że stoję tak blisko Damiana, może ja się załapię na trochę też, nie? Ty też jesteś dobrze świetny, jest, słuchajcie, dobrze jest i ja... Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.